Cześć! Kluczowe słownictwo. Pierwsze 500 słów, które ja polecam się nauczyć, jeżeli nau chcecie się nauczyć języka niemieckiego. Jak muszę powtórzyć. Często się pytacie mnie, Wojtek, jak od czego zacząć? Słówka, słówka, słówka. Dlatego teraz druga część 500 słów, to znaczy drugie 50. Z tych 500 um, lecimy z koksikiem. Zaczynamy zaczynać anfangen. Powinniśmy zacząć pracować. Wie sollten... Anfangen zu arbeiten. Wir sollten anfangen zu arbeiten. Powinjme zaczenac pracować Anfangen zu arbeiten. Pole jest pełne kwiatów. Das Feld ist reich an Blumen. Das Feld, chili Pole. Das Feld ist Reich an Blumen, czyli pole jest pełne kwiatów. Reich, czyli bogate e, w sensie takim, że bogate, no po prostu, że du, dużo kwiatów jest. O, po prostu tak to można powiedzieć. Reich an jest e, bogate, pełen, pełno czegoś. An Blumen, czyli pełen kwiatów, pełno kwiatów. 53. In, in, in w. W szkole uczymy się dużo. In der Schule lernen wir viel, albo by Wojtek lernen wir viel, ale tu jest by. Jesteśmy in. In der Schule lernen wir viel. W szkole się uczymy dużo. Chcesz herbatę czy kawę? Willst du Tee oder Kaffee? Oda, albo, czy. Willst du Tee oder Kaffee? Chcesz kawę czy herbatę? Bo ura to znaczy ogólnie albo, ale w tym przypadku jako czy. Chcesz kawę czy herbatę? du ty, oder kaffee? Stół, der Tisch, czyli stół musi być jeszcze pokryty. Der Tisch muss noch gedeckt werden. Stół musi jeszcze zostać nakryty. Przepraszam, zostać nakryty. Der Tisch muss noch gedeckt werden. Gedeckt werden, tu nie chodzi o obrus tylko talerze, widelce, noże, łyżki, cokolwiek. Der Tisch muss noch ge gedeckt werden. Geweckt. Gewekt to by było obudzone, że tu trzeba obudzić. Der Tisch. Angst, strach, bać się, w coś takiego. Um, I tutaj właśnie widzę, że niektóre są zielone, a niektóre nie są zielone. Chodzi tutaj o to, że Angst to jest strach, ale że się bać y, w takim sensie nie ma po niemiecku, to tu jest Er hat Angst vor Spinnen, on się boi pająków, a tak to w, w, słownie przetłumacząc, tłumacząc to by było on ma strach od pająków, ale że się tak nie mówi po polsku, tylko on się boi. A po niemiecku się ma strach. N nie boisz się, tylko masz strach. O, tak można to powiedzieć. Er hat Angst vor Spinnen. Boi się pająków. On okno jest otwarte. Okno czyli das Fenster. Das Fenster ist Offen. Das Fenster. Das Fenster ist offen. Do. Idziemy do Kina. Ins. Wir gehen ins Kino. Ins to jest taki skrót in das. In das Kino. Ale że się nie mówi, wir gehen in das Kino, äh, tylko ins. Äh, to dlatego ins. Zapamiętajcie sobie po prostu ins. Wir gehen ins Kino, ins Krankenhaus, äh, ins. Weiß ich nicht. Alle. Dlatego mówię, że to jest in das, bo nie powiesz ins Werkstatt. Wiecie o co chodzi? Idziemy do kina, bo w Polsce, jak idziesz do, to do możesz mówić na wszystko. Do szopy, do warsztatu, do czegokolwiek. A jak mówicie ins, to to nie może być Werkstatt, bo to jest die Werkstatt. Wtedy już y, y, mówisz in die Werkstatt, nie mówisz ins Werkstatt. To musicie zapamiętać. Ins Kino, bo to jest in das Kino. In das Haus. Ich gehe ins Haus. Jvisson otwarte. Offen otwarte. Die Tür ist offen. Offen. Die Tür ist offen. Offen otwarte. Martwe. tot. Ptak przy oknie jest martwe. Der Vogel am Fenster ist tot. Der Vogel ist tot. Der Vogel am Fenster ist tot, der Vogel wo auch immer, gdziekolwiek ist, tot, martwe, nie schiehe. Odpowiedzieć, czyli antworten, proszę odpowiedzieć, na e-maila, e-maila. Antworten, czyli odpowiedzieć, bitte antworten Sie auf diese E-Mail oder tylko Mail. Bitte antworten Sie auf diese E-Mail, antworten, odpowiedzieć. Vakacje, Ferien. Die Ferien. W gehen jedziemy na morze. In den Ferien fahren wir ans Meer. Tu już jest podobne jak ins, tylko to ist ans. Ans to jest skrót an das. Tu też znowu idzie powiedzieć ans, bo mehr ist das Meer. An das Meer. Wir fahren ans Meer. In den Ferien fahren wir ans Meer. Tu eigentlich ogólnie chodzi o ferien, ale że jest ans, no to to od razu wziąłem mit ze sobą. Ferien, wakacje. Jest. Jest. Das ist mein auto. To jest mój samochód. Das ist mein auto. To jest mój samochód. Ist, Każdy już słyszał, ale warto powiedzieć, bo to jest bardzo często używane. Czy możesz otworzyć okno? Öffnen, otwierać, otworzyć. Können Sie bitte das fenster öffnen, albo kannst du? Czy możesz? To jest kannst du, a können Sie, czy pan, pani, państwo może otworzyć okno. Kanst du das fenster öffnen, otworzyć. Öffnen. Można oczywiście też powiedzieć aufmachen, ale my tu jesteśmy przy słówku öffnen, dlatego kannst du das fenster bitte öffnen. Czy mógłbyś, proszę, otworzyć okno? Ona zawsze nosi bardzo jasne kolory. Nosić to tragen, odmienione, sie trägt immer sehr helle farben. Sie trägt immer sehr helle farben. Można się uczyć słówka i wtedy jak to się odmienia, albo po prostu przez słuchanie, takie jak teraz. Dlatego polecam, jak masz ten filmik. Włącz sobie ten filmik, ustaw na głośno, połóż sobie komórę i możesz gotować, możesz jechać autem, możesz robić cokolwiek, albo sobie codziennie wieczorem puścić taki jeden filmik i wtedy po prostu Ci to wchodzi. A rano się budzisz i pamiętasz wszystko, tak łatwo to idzie, wow. Um, tragen trägt, sie trägt immer sehr helle Farben, czyli ona zawsze nosi jasne kolory. Jabłko, zjad, jabłko na śniadanie. Er aß einen Apfel zum Frühstück. Apfel, der Apfel, wen oder was, einen Apfel. Akkusativ, schon quasi, aber nicht mal ein bisschen Grammatik Also Apfel, Jabko, der Apfel, er aß, also hat gegessen, das ist eine andere Rolle akkurat, er aß einen Apfel zum Frühstück. Was Fertig, gotowe Essen ist fertig, Jedzenie ist gotowe Das Essen ist fertig. Oczywiście jak mama zrobi, e, ugotuje coś, to może wołać e, przez cały dom, Essen ist fertig, jedzenie gotowe, hm, też idzie, das Essen ist fertig, klar, das Essen ist fertig jest poprawnie i tak to możecie sobie e, zapamiętać, Essen, jedzenie, e, przepraszam. Widzę, że to jest fertig. fertig. czyli gotowe. Trochę mi się tutaj już pomieszało. Ich bin ja, müssen aufgeregt. Da? Czyli jestem troszeczkę taki jakby zdenerwowany, bo przed kamerą ja też codziennie nie stoję, tylko maksymalnie raz w tygodniu. Hm? Fertig, gotowe. Tak, rozumiem. Ja, ich verstehe. Ich verstehe dich. Ich verstehe euch. Ja ciebie rozumiem. Ja was rozumiem. Ja das verstehe ich. Tak, to rozumiem. Das verstehe ich aber, przeważnie, nie? Ja to rozumiem, ale... Ja to rozumiem, ale coś tam, coś tam, coś tam zawsze jest. Ja das verstehe ich, albo ja ich verstehe. Ich. Ja. Tak. Ja. Tak. Bo już teraz się e, pomyliłem przez te ich, to po polsku ja, ale ja to jest też tak. Hm? to ja też muszę zawsze pomyśleć, co ja mówię. Bo potem tutaj coś jest na zielono, a wysłuchacie coś innego i potem będzie w komentarzach, Wojtek, coś się opowiadał. <laughs> nie, żartuję. O to chodzi, Ma, macie pisać. Mi się też zdarzają błędy, to jest całkiem normalne. E, także piszcie w komentarzach, Wojtek, tu ci się nie dało, tam ci się nie udało, a to ci akurat wyszło. Tak możecie napisać, jak wam się podoba. 69. Często widujemy się w weekendy. Wir sehen uns oft am Wochenende. Często, oft. Wir sehen uns oft am Wochenende. Czy widzisz tego czy tamtego? Ja, wir sehen uns oft am Wochenende. Czyli często na weekendy się widujemy, widzimy. Była bardzo smutna z powodu. Traurig. 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 To jest takie te r niemieckie. Traurig. Ja. Zibała sehr traurig über die Nachricht. Czyli była bardzo smutna, um, nie z powodu, tylko... über die Nachricht äh, z tego, z tego, äh, ja, wie heißt es denn auf polnisch jetzt? Äh, Siehst du? geht geht's wieder los. z äh, äh, st tej wiadomości była bardzo also smutna z powodu tej wiadomości, czyli dostała da jakąś smutną eine traurige Nachricht. Nachricht, traurig. Traurige Nachricht, smutna wiadomość. Traurig, Smutne, smutna. Arbeit. Die Arbeit. Praca. Und codziennie so, chodzi do pracy. Er geht täglich zur Arbeit. Zur, das ist gut, zu der Arbeit. Zur Arbeit. Zur Schule. Zu der Schule. Er geht täglich zur Arbeit. Arbeit. Das ist takie R, którego tak naprawdę nie słuchać, bo gdzieś jest tam Arbeit. Das ist takie długie A. Wie słyszycie? Die Arbeit. Arbeit macht Spaß. Ähm, um, er geht täglich zur Arbeit. Klar, ktoś musi zapłacić rachunki. Święto odbędzie się w sobotę. Das Fest wird am Samstag stattfinden. Święto, das Fest. Das Fest wird am Samstag stattfinden. Czyli to jest jakiś Fest, Zabawa, cokolwiek, które się odbędzie w sobotę. Święto. Święto, Feiertag. Ja, można to tak i um, tak. Na przykład Usta um, Fest, tak? Usta Fest, Weihnachtsfest, o to chodzi, bo przeważnie się mówi Usta Fest albo Weihnachtsfest, a nie tylko fest, ale tutaj chodzi o to, że ja, że das fest, że wiecie, o to chodzi, bo tutaj, tutaj jest yy, po prostu powiedziany jaki fest. Ale jak wiadomo, że jest marzec, kwiecień i będzie fest, to wiadomo, że to jest ostan. Czyli tam, gdzie się jajka e, tucze i je, i koloruje. <grym> Good. Satz 73, czyli zdanie 73. W przyszłym roku jedziemy do Włoch. Das ja. Nächstes ja fahren wir nach Italien. Na, w następnym roku jedziemy do Włoszech. Nächstes ja. Fahren wir nach Italien. I tu mamy ja, das, ja. Tutaj ani h, ani r nie słychać. tylko takie ja. Hmm? Ja, ja. Ja też może być tak. Nie? Um, I tutaj z kontekstu trzeba po prostu słyszeć, o co chodzi. Dieses ja to nie chodzi o te tak, tylko ten rok. Hmm? Dieses ja, fahren wir nach Italien, czyli w tym roku jedziemy do Włoszech. Albo nächstes ja, przepraszam. Nächstes, w przyszłym roku. Chodzi o rok, ja wyszedłem z domu bez parasola. Ich ging ohne Regenschirm aus dem Haus, ich ging ohne den Regenschirm aus dem Haus, ohne. Teraz jestem mit Brille, a teraz jestem ohne, bez, ohne. Albo oben ohne to po polsku można powiedzieć, teraz uwaga, po polsku topless. Mm, ja, po angielsku, topless, czyli jak e, ktoś jest u góry bez, topless, to się mówi oben ohne, taki skrót, ohne, bez. Zdanie 75. mamy spotkanie o trzeciej. Wir haben ein Treffen um drei Uhr. Das Treffen, czyli spotkanie. Wir haben ein Treffen um drei Uhr. Mamy spotkanie o trzeciej godzinie. Drei Uhr, das Treffen, spotkanie. Wiele osób pracuje z domu. Tak, to jest fakt 2024. Dużo ludzi pracuje z domu. E, pracować, ogólnie arbeiten, 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 viele Menschen arbeiten von zu Hause aus. Dużo ludzi pracuje po prostu zdalnie, z domu. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus, von zu Hause aus. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus. Wir gehen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Poproszę powtarzam, żebyście słyszeli wymowę. Arbeiten. Wir arbeiten und es macht Spaß. Ogień palił się przez całą noc. Ogień das Feuer. Das Feuer brannte die ganze Nacht. Entschuldigung, Ogień się palił całą noc. Das Feuer brannte die ganze Nacht. Poprawiam sobie okulary, bo mi spadają, a nagle was nie będę widział. I to będzie wtedy. Das Feuer brannte die ganze Nacht. Das Feuer. Ogień. Każdy uczeń musi wypełnić formularz. Jeda. każdy. Jeder Schüler musi das Formular ausfüllen. Jeder Schüler muss das Formular ausfüllen. Każdy uczeń musi wypełnić formularz. Jeder, każdy. Oma, moja babcia, 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 ogólnie, oma. Großmutter, babcia, oma, skrót, szybko, łatwo, oma, di, oma. Moja babcia piecze najlepsze ciasta. Meine oma backt die besten Kuchen, albo den besten Kuchen. Kuchen, liczba, mnoga Kuchen, ma Küchen, bo to by było wtedy Kuchnie. Hm? Meine oma backt die besten Kuchen. Oma, meine oma, a dziadek to Opa. Pić, trinken. Chcesz coś do picia? Möchtest du etwas zu trinken? Trinken. Du znowu der takie, takie Donald Tuskowe, Donaldo Tuskowe. Äh, möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas zu trinken, do pizza, aber möchtest du etwas trinken ist das spich. So möchtest du etwas trinken? Ist das spich. So Lekas przyjmie pana teraz. Der Arzt wird sie, äh, wird sie jetzt sehen. Albo albo äh, pff. Annehmen, Der Arzt, Arzt, der Arzt, wird sie jetzt sehen. Möchte sie jetzt sehen, wird sie jetzt sehen. Der Arzt, leckersch Der Arzt, der Arzt, leckersch Upadu podczas bieganja. Fallen, viel. Fallen to is a viel, czyli on. Upadł, czyli er fiel beim laufen hin. Er fiel beim Laufen hin, podczas biegania upadł. Upadł podczas biegania, to jest też znowu interesant, dla mnie, tak to widzieć, upad podczas biegania. Kompletne polskie zdanie, gdzie po niemiecku by nie miało sensu, jakbyśmy to e, przetłumaczyli słowo do słowa, dlatego er fiel beim laufen hin. Ja. Brzmi tak e, skomplikowane. Ale wcale nie jest, jak się to potrenuje milion razy. <laughs> 83. Teraz musimy działać szybko. Teraz. Jetzt, jetzt müssen wir schnell handeln. jest. Jest. Słyszycie? Jest. A jest napisane J-E-T-Z-T. -T. Nie mówimy jetzt, tylko jetzt. J-E-C-T. Tak jakbym to powiedział. Jetzt. Niektórzy mówią jetzt po prostu jetzt to nie jest tak całkiem poprawne dlatego jetzt jak możecie i macie tyle czasu żeby to poprawnie wypowiadać to mówcie tak bo jest lepiej lepiej jetzt jetzt müssen wir schnell HANDEL. teraz musimy szybko działać. Wujek, mój wujek przyjeżdża jutro w odwiedziny. Der Onkel to wujek. Mein Onkel kommt morgen zu Besuch. Mój wujek jutro przyjeżdża na odwiedziny. Mein Onkel Onkel, onkel, onkel. KL takiem onkel. Onkel. Onkel nie jest źle. Tylko mówię, że są różne wersje wymowy. Mój onkel kommt morgen zu bezuch. Mój wujek jutro przyjeżdża w odwiedziny. Tun. Zrobić, robić. Co teraz powinniśmy zrobić? Was sollen wir jetzt tun? Albo machen. Ale tun, ja, genau darum geht's. O to właśnie chodzi. Was Sollen wir jetzt tun? Co mamy teraz robić albo zrobić? Was sollen wir jetzt tun? Coś tam się stało, was sollen wir jetzt tun? Mhm. Tun, robić. Ja też chcę loda. Ich möchte auch ein Eis. Auch. Auch. Möchtest du auch ein Eis? Czy ty też chcesz loda? Waniliowego na przykład? Auch. Też. Finden, znaleźć. Nie mogę znaleźć mojej książki. Ich kann mein Buch nicht finden. Ich kann mein Buch nicht finden. Nie mogę znaleźć mojej książki. Nie mogę mojej książki znaleźć. Nie mogę znaleźć mojej książki. Ich kann mein Buch nicht finden. Znaleźć. Jung. Młoda. Młoda. Hm? <köhnt> Ona jest jeszcze bardzo młoda. Sie ist noch sehr jung. Jung. Tu znowu jung. 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 Tutaj już jest takie... język całkiem przy podniebieniu i tego G praktycznie nie ma. Sie ist noch sehr jung. Jung. To trzeba po prostu trenować, żeby to tak wychodziło. Sie ist noch sehr jung. Czyli jest jeszcze bardzo młoda. I tutaj jest ten dziadek, o którym wcześniej mówiłem, bo była babcia. Mój dziadek opowiada najlepsze historie. Tutaj historia akurat brakuje, ale po niemiecku jest napisane. Tyle, do... tyle dobrego. Opa, der Opa. Mein Opa erzählt die besten Geschichten. Czyli, mujadek, Opa war die najlepsche Historie. Pewnie, aber das war schon lange, lange zuvor. Mein Opa erzählt die besten Geschichten. Der Opa, mein Opa. Dein Opa. 90. Drzwi, die Tür. Proscho, zamkni ze sobom drzwi. Bitte schließe die Tür hinter dir, za tobom, za sobom. Bitte schließe die Tür hinter dir. Die Tür. Drzwi. Auf. Ona czeka na Autobus. Sie. Äh, przepraszam, ona czekała. Ona czekała. Czas przeszły. Sie wartete auf den Bus. Auf. Sie wartete auf den Bus. Ona czekała na Autobus. Sie wartete auf den Bus. 92. Zaczął się śmiać fing an zu lachen er fing an zu lachen fing tos od fangen alle ogólnie zacząć to jest anfangen to jest ten taki rozdzielnie äh, złączony czasownik äh, anfangen er fing an zu lachen und zaczął się śmiać er fing an zu lachen wo można by było powiedzieć er fing das lachen an er Fing an zu lachen, on zaczął się śmiać. Anfangen, fing, fing, po prostu fing. NG, fing, tak jak już tłumaczyłem. Chłopiec bawi się w ogrodzie, der junge, junge. Tu mamy znowu to samo, te takie NG. Mm. Mam gdzieś filmik też na pewno na ten e, UNG, ANG lauty. Mam, na pewno, 100%. Możecie tylko poszukać gdzieś u mnie w filmikach. Mam już ponad 100 albo 200, nie wiem. bawi się w Der Junge spielt im Garten. Der Junge spielt im Garten. Der Junge spielt im Garten. 94. Muszę jeszcze spakować moją walizkę. Pakować, spakować, packen. Ich muss noch meinen Koffer packen. Koffer. Ich muss noch meinen Koffer packen, spakować, packować. Ich muss noch meinen Koffer packen. After the 95. Dzieci ćwiczą na lekcji gimnastyki. Turnen, ćwiczyć. Akrobatyka, turnen, cokolwiek. Die kinder turnen in der Schule. Die kinder turnen in der Schule. Mogą też w domu turnen. Chodzi o ćwiczenie takie. Nie? Na macie czy cokolwiek. Szpagaty. o. Oh. Hm. Sam nie umiem. Dzieci ćwiczą na lekcji gimnastyki. Die kinder turnen in der Schule. W szkole po prostu. Im Sportunterricht, na WF-ie. Wychowanie fizyczne. 96. Dostał sine oko. Zsiniało mu oko. Er hat ein blaues auge bekommen. Interesant. Auge, das auge, oko. Może słyszeliście das auge. Jak nie, to teraz zapamiętacie sobie oko. Ale sine oko, albo że mu zsiniało, po prostu to jest blau. Blaues auge, czyli niebieskie oko w, 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 w takim bezpośrednim przetłumaczeniu na język polski. On ma znowu, albo on ma niebieskie oko. Niebieskie oko, blaues auge, czyli śliwe, sinę, śliwkę. Pipkę, słyszałem już też kiedyś takie coś. E, nie chciałem tak brzydko powiedzieć, ale już musiałem. E, czyli zsiniało mu oko, potknął się gdzieś, nie wiadomo co. Po 07. W każdym razie um, niebieskie oko, czyli blaues Auge. Er hat ein blaues Auge bekommen. Dostał niebieskie oko, czyli zsieniało mu oko. Auge, das Auge, oko. 97. Skaleczyła się w palec. Sie schnitt sich in den Finger. Tak jakby wkryła sobie w palca, ukryła sobie, ucięła sobie palca, o. Der Finger to Pallets. Sie schnitt sich in den Finger, albo sie hat sich den Finger geschnitten. Ganz einfach standardowe Zdanie. Sie schnitt sich in den Finger. Sie schnitt sich in den Finger. Ich habe zobaczyć, was hier ist napisane. Sie schnitt sich in den Finger. Finger. Der Finger. Pallets. Jest bardzo zimno na zewnątrz. Faktisch, Prawie Mai, aber ist. Bardzo zimno na zewnątrz. Jest äh, bardzo, bardzo zimno na zewnątrz. Kalt. Es ist sehr kalt draußen. Na Es ist sehr kalt draußen. Es ist sehr kalt draußen. Zimno, kalt. Koń galopuje przez pola. Koń, das Pferd. Pferd, speziell nicht ich das gleich Pferd, Pferd. Das Pferd galoppiert über die Felder. Das Pferd galoppiert über die Felder. Tutaj ist Ważne Pferd. bo niektórzy mówią fiat, bo jak tak ktoś mówi, 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 to przeważnie jest fiat. ,,Pferd", ,,pferde", ,,konie", reiten, ,,jazda konna", um, ,,ja", ,,das Pferd", ,,nic", nie, inaczej, nie jest to źle, jeżeli ktoś powie ,,pferd", nie trzeba to tak przesadzać, ale ,,pferd", ,,pferd", jest ogólnie poprawnie ,,pferd", ,,das Pferd", ,,galopiert", ,,über die Felder", ,,przez Pola", ,,über", Über to jest nad, ogólnie. Über nad, über den wolken nad chmurami, ale też może być o, tak jak w tym przykładzie. Rozmawialiśmy o weekendzie albo o tobie, albo o, o kimkolwiek. Wir sprachen über das Wochenende. Tutaj też trzeba bardzo słuchać z kontekstu. Über to nie jest, rozmawialiśmy nad weekendem, tylko o weekendzie. I to jest właśnie to słuchanie i porozumienie. Rozumienie z kontekstu. Wiesz, Sprachen über das Wochenende. Rozmawialiśmy o Weekendzie. I to właśnie było ostatnie zdanie z drugiej części. 500 słów e, takich początkowych. Puśćcie sobie to jeszcze raz, jak będziecie szli spać. Um, I to, bo to uczyć się nikt nie chce. Także po, w takim filmiku to się zaśniecie przy drugim zdaniu. Jak macie problemy ze, z zaśnięciem, trzymajcie się. Do następnego razu. Wasz Wojtek.